Jest to według mnie dobre rozwiązanie dla amatorów, dobre rozwiązanie dla osób, które są zaawansowane, ale trenują 2-3 razy w tygodniu, bo nie mają po prostu czasu. I jest to dobre rozwiązanie dla osób, które wracają do treningu po, po przerwie. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozum przy Sztandze. Maciej Pietrowicz. Radek Słudkiewicz. A dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, co jest y, ogólnie na TikToku bardzo popularne, tak mi mm -hmm. powiedziałeś. A mianowicie o różnych systemach treningowych. Słuchajcie, systemy treningowe można powiedzieć, że są popularne, znaczy niektóre są popularne od lat. Mhm. Ja tam pamiętam, w latach 90. czy na początku 2000 roku mówiło się, że to i to jest najlepsze, potem coś się innego pojawiało, mhm. teraz znowu coś innego się pojawia i można powiedzieć, że wszystko bardzo się zmienia. Ale jednak kulturyści trenują przez te wszystkie lata bardzo podobnie. Pewnie z plitem albo po lekcji jakimś, nie? Jest, nie, jest Tak, więc problem. chętnie na ten temat z Tobą porozmawiam. Powiedz mi może właśnie, bo Ty jesteś bardziej na tym TikToku, co tam tak naprawdę ludzie teraz piszą? To znaczy, jest najbardziej popularne. Generalnie z tego, co ja widzę, ludzie uważają, że treningi typu FBW są treningami najlepszymi. Ludzie chcą trenować bardzo często i ludzie chcą trenować 2-3 razy w tygodniu jedną partię mięśniową, bo oczywiście okres między, między tymi dniami jest odpowiedni na regenerację. Ja osobiście nie jestem dinozaurem i nie chcę mówić, że Split jest najlepszy i Split zawsze będzie, że tak powiem, wygrywał. Natomiast uważam, że trening FBW czy trening, powiedzmy, push pull tak dalej, który jest rozplanowany nieodpowiednio, tak naprawdę może bardziej zaszkodzić, aniżeli pomóc, jeżeli będziemy trenować zbyt często. Nie? Więc, więc oczywiście jest to bardzo istotne. Natomiast jest tu kwestia też tego, czy jesteśmy naturalami, czy tymi naturalami nie jesteśmy. Ja zawsze generalnie, tak odnosząc się do FBW, byłem zdania, że FBW jest planem treningowym, który jest dobry po powrocie, na przykład, powiedzmy, po kontuzji i tak dalej. Chcemy się rozruszać, chcemy generalnie zrobić wszystkie partie na jednym treningu, ewentualnie jesteśmy na jakichś wakacjach, czy jest to osoba, która ewentualnie zaczyna robić treningi, dopiero jest to początek z treningami, wtedy fajnie jest zrobić powiedzmy na danym treningu dwa ćwiczenia, jedno ćwiczenie na daną partię mięśniową, żeby po prostu nie zajechać, no bo nie zrobić całej klaty podczas jednej jednostki treningowej i, i to jest jasne, natomiast ludzie teraz po prostu zmienili taktykę, ludzie myślą, że trening FBW jest treningiem takim powiedzmy najlepszym do tego, aby osiągnąć progres sylwetkowy, no i oczywiście to trenowanie częściej na pewno psychicznie jest o wiele fajniejsze, bo jeżeli częściej zrobimy klatę, to ta klata pewnie będzie większa. Jak częściej zrobimy plecy, no to te plecy też będą większe. Logicznie tak. Logiki jednak w tym sporcie nie szukajmy i też musimy jakby wziąć pod uwagę praktykę i teorię. Więc tutaj jakby zapytam Ciebie, trening FBW, uważasz, że trening KBW jest dobry dla każdego, czy trening KBW jest treningiem, można powiedzieć takim Totalnie amatorskim i treningiem, który y, znajdzie swoje zastosowanie, ale na krótki okres czasu. No i sobie ja, ja trochę może powiem tak. Y y nie do końca, jakbyś pewnie chciał usłyszeć, ale ja na przykład uważam, że Full Body Workout jest świetnym treningiem. Nie mówię, że dla wszystkich, ale e, tak jak też jakbyś wspomniałeś, e, najczęstszym błędem, czy, czy może brakiem efektów w Full Body Workout jest to, że ludzie źle ten trening konstruują. Natomiast ja uważam, że Full Body Workout jest tak naprawdę bardzo ciężkim sposobem trenowania, pod warunkiem, że się nie robi za wiele i się robi wszystko tak, jak, jak powinno. Słuchajcie, mam wielu zawodników, znaczy zawodników, e, klientów, którzy Full Body Zbudowali naprawdę całkiem sporo mięśni, bazując oczywiście na pewnych, że tak powiem, schematach jakby tam progresywnych i tak dalej, i tak dalej, ale przede wszystkim tak jak właśnie powiedziałeś, ograniczając troszeczkę jakby pracę w skali tej jednostki treningowej. Oczywiście patrząc na full body workout musimy patrzeć jakby na poszczególne grupy mięśniowe w skali całego tygodnia, czyli wiadomo, że nie możemy robić full body workout tak jakbyśmy robili splita, czyli że trzy na klatę, trzy ćwiczenia na plecy i tak dalej, i tak dalej, bo to jest bzdura, natomiast wiadomo, że tą objętość treningową powinno się rozłożyć jakby na, na hmm. cały tydzień i wtedy faktycznie, zacznie, że jeżeli nam na przykład w jeden dzień robimy wyciskanie na poziomy, wyciskanie na skosie i na przykład rozpiętki, to rozdzielając to na przykład, że w poniedziałek wyciskanie, w, w środę skos, a na przykład tam w piątek rozpiętki, wszędzie już będziemy podnosili troszeczkę większe obciążenia. Więc jakby nie było, U -u. ten tonaż nam jakby już samego tego rośnie. A jakbyś zrobił na przykład w taki sposób, że w poniedziałek masz dwa ćwiczenia na każdą partię, dwa na klatę. A, znaczy, ten... wiecie, powiem, może w jaki sposób ja, ja jakby robię full body ja, ja full body workout jakby rozbijam bo mówię, ja mam, myślę, że całkiem spore doświadczenie z full body workout i prowadzę wielu ludzi właśnie takim systemem treningowym, jak również na przykład ludzi, którzy nie mają za wiele czasu na, na treningi, również daje coś takiego, albo ludzi, którzy trenują inne sporty, jakieś na fajterzy czy coś, a chcą poprawić sylwetkę, to jest uważam świetny sposób trenowania. Jeżeli ktoś jest takim typowym hard, jak to się mówi, hard gainerem, albo osobą taką, którą jakby ciężko buduje masę się, ale taką globalną masę się to myślę, że full body workout jest rewelacyjny. Natomiast ja zawsze mówię, że tak, że, że, jakby staram się nie robić grupami mięśniowymi, jakby tego full body workout, tylko raczej takimi e, globalnymi ruchami, które na przykład e, powodują, nie wiem, grupa mięśni, która wypycha, grupa mięśni, która przyciąga, hmm. i na przykład grupa mięśni, która tam pracuje biodro i kolano. I wtedy jakby wystarczy mi, powiedzmy, że mam trzy główne ćwiczenia na, e, na treningu i ewentualnie jakieś białe no, jakieś... 3... akcesoria. No, to, to masz tylko trzy ćwiczenia. A co, Ta. jeżeli tych ćwiczeń, jeżeli powie... ktoś robi 13, 15 ćwiczeń, to jak, jak na widziałem, no to jest hmm. Absurdalne, no tak nie, nie może to na pewno działać. To, co wspomniałeś też, najważniejsza sprawa to jest oczywiście regeneracja. Więc jeżeli trening jest za częsty, znaczy czy ogólnie jest częsty, to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nasze zdolności regeneracyjne są bardzo mocno uszczuplone. Oczywiście, można powiedzieć tak, że jeżeli trenujemy częściej, czyli poddajemy bodziec częściej i się... Jesteśmy w stanie zregenerować, to możemy liczyć na lepszy przyrost. Nie? Natomiast pamiętajmy, że to, co w największym stopniu, że powiem, przeszkadza w tej regeneracji, to jest niestety zbyt duża objętość treningowa. Nawet nie tyle intensywność samego treningu pod względem takiego jakby tak, się nazywa, tak zwane intensity of effort, czy takiego intensywność wysiłku, co właśnie wielość ćwiczeń, wielość serii i tak dalej, i tak dalej. to bardzo mocno uszczupla. I właśnie o to mi chodziło, że trening OBW, który jest generalnie, który bazuje na masie ćwiczeń w poniedziałek, masa ćwiczeń we wtorek, wolne w środę, tak, tak. To jest... znów w czwartek. O to mi chodzi, bo widzę te plany treningowe i widzę jak te plany treningowe wyglądają, jak ludzie ciągle... Wiesz, ja, ja jestem przekonany, że to jest też wynika z tego, że ludzie e, trenując Full Body Workout chcą zadbać o każdy e, aspekt sylwetki. Tak, jest... Przedni akton barków, boczny akton barków, tylny akton barków... Tylny akton barków zamiast, po triceps, z... zamiast po prostu na... zrobić tak. ciężkie wyciskanie na przykład na barki, czy ciężkie wyciskanie. Na kraty, no to ludzie po prostu robią Dokładnie. dół krateczki, górę krateczki, środek krateczki. Tak, to, to I później jest wtorek, i znów robimy dół kratki, i znów robimy górę kratki. Oczywiście czegoś takiego nie ma, że ktoś się nie przyczepił. Natomiast właśnie o to mi chodzi. Chodzi mi o treningi FBW, które są bardzo mocno rozbudowane. A teraz Ty, Radek, mówisz o treningu FBW, który jest zaplanowany tak, mądrze, mądrze tak, tak. natomiast Dokładnie. nie na zbyt dużej objętości, a po prostu na mądrej objętości dobranie takiej objętości, aby się regenerować. Bo ja, tak jak właśnie widzę, ludzie po prostu chcą zrobić na jednym treningu dwa ćwiczenia na klaty, dwa na plecy, dwa na barki, dwa na nogi, no, no jasne. Dwa jest... na biceps, dwa na triceps i to jest poniedziałek, a we wtorek jest powtórka i powtórka i według mnie to nie jest dobre rozwiązanie. To, tak... jest, to jest masz jest złe. Znaczy da się to zrobić, jeżeli jesteś młodą osobą i tak dalej, to oczywiście zrobić to, bo jesteś zajerany treningiem, kochasz, trening, lubisz to robić. Tak, ale pamiętajmy, pamiętaj zrobi... że, pamiętaj że to, że się tak da, to nie znaczy, że to będzie optymalne. Nie, znaczy, to, i, I to, myślę, to będzie to skuteczne. efekt tak naprawdę. Tak. To da gorszy efekt, znaczy na samym początku, przez pierwsze 3-4 tygodnie będzie ok. Przez znaczy ja zawsze mówię tak, że pamiętajcie, że każda kolejna seria, każde kolejne ćwiczenie, które wykonujecie, jedno po drugim, jeżeli mówimy o ciężkim. W takim trenowaniu mm -hmm. jest mniej efektywne niż to poprzednie. Oczywiście. Czyli jeżeli ktoś robi pięć ćwiczeń, no to już te piąte jest naprawdę mega słabe. Chodzi głównie o jakby takie zmęczenie tego układu mm -hmm. nerwowego, który po prostu nie będzie w optymalny sposób, że tak powiem, stymulował e, tych włókien mięśniowych do pracy, czyli tych jednostek motorycznych do pracy, mm -hmm. które, na których nam zależy. Natomiast minusem jakby e, tego full body workout jest właśnie to, co ludzie próbują osiągnąć przy full body workout, czyli jakby zadbanie o wszystkie mniejsze części umieśnienia i części, że tak powiem, grup mięśniowych. Mm -hmm. Przy full body workout to, co się po prostu nie da, dlatego tutaj niewątpliwą zaletą, e, znaczy przewagą, mają systemy typu split, czy na przykład ten e, góra-dół, góra, dół, góra. Dół, czy na przykład e, push-pull legs. Słuchajcie, push-pull to też jest tak naprawdę split. Tylko tyle, że podzielone na dwa albo na trzy dni. Tak, ja właśnie mówię zawsze, że push-pull legs to jest to samo właściwie co split, tylko po prostu te partie są so inaczej po i możemy ten plusz-pulę zarobić, zrobić po swojej Natomiast skupmy się jeszcze na FBW i może te materiały dotyczą FBW. Jak byś na przykład rozłożył taki jeden typowy dzień na, na jeśli mowa o treningu, właśnie workout. Oczywiście tak. Dobra ja, ja przykładu, mówię, aby powiedzieć, tak, jak, ja, jak na przykład ja, wyglądam poniedziałek. Ja nie? powiem, w jaki sposób ja na przykład jakby prowadzę ludzi. Wszystko zależy też oczywiście od tego, czy trenuję dwa razy w tygodniu, czy trzy razy w tygodniu. Mhm. Jeżeli trenuję powiedzmy, tak, tak najbardziej, że powiem często, czyli powiedzmy, że trzy razy w tygodniu. No ja tak Cię zapytam inaczej i przerwę, a jeżeli ktoś renuje pięć razy w tygodniu i chce robić OBW? Myślę, że... Widziałem programy treningowe, które na przykład są też e, treningami na zasadzie full body workout e, i robione na przykład 4 czy 5 takich mm. treningowych, natomiast wtedy powiedzmy, że jest jeden dzień full body workout z naciskiem na klatkę, okay. inny full body workout mm. na, z naciskiem na na nogi. czy gdzieś tam powiedzmy z dwie serie są na przykład na, na klatkę czyli czy to już taki powiedzmy delikatny split. To jest taki troszeczkę delikatny split. No no, więc jeżeli ktoś chce robić codziennie po jednym ćwiczeniu na ten, nie będzie to na... na więc my teraz na dochodzimy do tego, o czym mówiłem na samym początku, czyli FBW, jest, FBW jest dla osób... Tych, które trenują, które, które trenują przepraszam dwa, trzy razy w tygodniu, dla osób, które Dobrze. wiedzą, że muszą jakby dbać o tą objętość, aby się odpowiednio regenerować. A jeżeli trenujemy cztery razy w tygodniu, pięć razy w tygodniu, to lepszym rozwiązaniem będzie split, push pull leg, z góra dół i tak. tak dalej, ponieważ oczywiście jesteśmy w stanie te partie odpowiednio podzielić w taki sposób, aby się zregenerować do kolejnej jednostki Dobrze. treningowej. Osobiście jakby polecam, żeby trenować częściej grupę mięśniową niż raz w tygodniu. Nie? Więc jeżeli komuś zależy na poprawie jakiejś grupy mięśniowej, to na pewno. Yy... Częściej niż raz w tygodniu będzie dawało lepsze mm. efekty. E, natomiast e, oczywiście nie musi to być full body workout, bo tak jak powiedziałeś, może być tak, że ktoś ktoś robi cztery razy w tygodniu, to może mieć podział na na trzy mm -hmm. dni i wtedy na przykład powiedzmy, że się zazębia, robi raz, dwa, trzy raz, I potem dwa, trzy raz, dwa i tak dalej. Albo ewentualnie pewne grupy mięśniowe robi mm. dwa razy w tygodniu, a te, które mu super, e, że tak powiem reagują, robi raz w tygodniu. Mm -hmm. Ale to już wszystko mówimy o takich też, troszeczkę bardziej zaawansowanych osobach. Natomiast jeżeli chodzi o taki typowy, jak to się mówi, bro split, czyli mm -hmm. jedna grupa dziennie, to faktycznie uważam, że jest to fajny sposób trenowania, ale przede wszystkim dla ludzi bardzo zaawansowanych. Dla osób, które podczas jednej jednostki treningowej są w stanie powiedzmy robić te plecy, zaatakować te plecy tak, tak mocno, że naprawdę sprawy. muszą dużo odpoczywać. Tak. I, tak. i zmęczą no, te plecy na te 5-7 dni przed kolejnym treningiem. Nie? Dokładnie. No i myślę, że bardziej dla osób, które nie są naturalami. Nie? Tak, myślę, tak. że pamiętajcie, że jakby tym takim bezpośrednim czynnikiem zwiększenia syntezy białej, która jest jakby niezbędna do hipertrofii jest właśnie ten trening siłowy. Więc kilkadziesiąt godzin po treningu siłowym mm -hmm. mamy zwiększoną syntezę białek. Więc jeżeli jesteśmy, jeżeli jesteśmy naturalni. Natomiast oczywiście osoby nienaturalnie trenujące, Tą anaboliczną fazę mają, można powiedzieć, cały czas. Więc tutaj jakby łatwiej przechodzi e, rzadszy a, trening, a znasz, Plus, oczywiście, regeneracja, bez dwóch zdań jest lepsza. Jest to lepsza, oczywiście, już tak. Jest wspomaganie. Natomiast, jeżeli chodzi o FBW i zawodników, e, czy znasz jakiegoś zawodnika, który trenował planem FBW dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, to sylwetkę rozwinął, ewentualnie utrzymał, bo utrzymał, to, to myślę, że tak. Bo tę tak. ta sylwetkę da się utrzymać. Natomiast, aby, jeżeli chodzi o rozwi, rozwijanie no Myślę, że jeżeli chodzi o, o zawodników, jest to bardzo ciężko, dlatego że zawodnicy muszą myśleć o wszystkich szczegółach umieśnienia. czyli jakby wiadomo, no, no nie możemy się skupić na tym, że robimy jedno ćwiczenie na chociażby nawet na tą klatkę, mm -hmm. no bo y, mamy zawodnika, będziemy wiedzieli, że jakieś braki w tej klatce będą, jakieś braki w Wiesz, barkach. Zawodnik będą. musi zaatakować czyli, tę klatę na podstawie trzech, czterech ćwiczeń różnych, powiedzmy też, nie? Tak, no, no musi na pewno troszeczkę więcej, jak powiem, pracy poświęcić. Yy, poszczególnym grupom miesięcznym, czyli na przykład takie plecy. No, no Nie można robić jednego ćwiczenia, że powiem, na plecy i oczekiwać, że yy, I też, będziemy powiem, mieli super przetrenowane plecy. Nie i też więc... tutaj też takie coś, coś, coś ciekawego. Wiele osób mnie pyta też, ile serii na plecy powinny wykonać w skali tygodnia. Oczywiście ciężko jest to powiedzieć, bo zależy od ilości masy mięśniowej, ilości, jakbyś tak powiem, suplementacji, i tak itd., itd. Natomiast Radek, czy uważasz, że robiąc 6 serii roboczych, 8 serii roboczych w skali tygodnia na plecy, jesteśmy w stanie te plecy rozbudować? To znaczy myślę, że, że trzeba też jakby patrzeć jakby w tym kierunku, co to znaczy seria robocza i jak ludzie wykonują no i, tą serię robocze. Oczywiście że tak, bo Wiesz, jeżeli, bo, jeżeli to, bo się na przykład, seria robocza do upadku i wiemy, że to był tak. upadek mięśniowy, no to okej. Okay. Natomiast... Ty jesteś w stanie trenować dużo ciężej niż osoba taka... Bość na świadom bo świadomość treningu. Tak. Bo i ja... Wiesz, ja to mówię tak, jak na ktoś zaczynał trenować, ponosiłeś tam na przykład, no nie wiem, 50 kg mm -hmm. i tam na przykład jakieś tam wiosłanie robiłeś, 50 kg, to nie czułeś tych pleców, nie czułeś niczego, Nic. po prostu balały cię ręce, bo robiłeś wiosłanie, tak. 50. Wicerce, tak. Po dam dwóch latach robisz na przykład 150 mm -hmm. i jeszcze dodatkowo masz większą świadomość tego ruchu, trafiasz do tych mięści, które tęczą. Tak. tak, więc może powiedzieć, że Twoje jakby doświadczenie, Twoja możliwość wykorzystania, że tak powiem, tych grup mięśniowych jest znacznie większa mm -hmm. niż osoby początkującej. dlatego jest, jest jeżeli jestem bardziej, większy ciężar, jest, jestem bardziej świadomy, tym mniej tych serii roboczych dokładnie. mogę wykonać. Bo te serii dlatego robocze? taki Dorian Yates trenował Oczywiście, bardzo tak. wiele, bo on trenował raz, że o wiele większymi ciężarami niż większość. Hmm. Był w stanie dojść do tego Upadku mieściem. Był w stanie trenować danym mieściem, tylko danym mieściem. nie tak. tak. Natomiast osoba, która nie potrafi, a powiedzmy sobie szczerze, że większość osób jest jakby niedotrenowana pod względem Powinna intensywności. to jest zapewne. Tak, czyli jakby no, troszkę lepiej jest zrobić parę tych serii więcej, bo mamy chociaż jakby szansę Ma. na to, że więcej tych stymulujących, że jak powiem, serii zrobimy. Pójdzie w danym mieście tak. i tak naprawdę zauważymy postęp. No słuchajcie, tak naprawdę tematy treningowe są bardzo trudne do wytłumaczenia, bo, bo ludzie po prostu. Są jakby... bardzo mocno osobnicze, można powiedzieć. Tak naprawdę trzeba z każdym usiąść, z każdym przepracować, można powiedzieć, daną jednostkę treningową i powiedzieć, to była seria robocza, to była seria wstępna, tak powinno to wyglądać, tak powinno to wyglądać. Natomiast myślę, że jeszcze będzie jeden materiał z naszej strony, gdzie skupimy się właśnie na treningu typu heavy duty. Tutaj mamy tak. oczywiście wiele osób, tutaj wyróżnia Doriana Jajca, wiele osób wyróżnia Majka Mencera i te plany treningowe naprawdę są bardzo ciekawe. natomiast... Ale ogólnie co, co, co ty powiesz o, o tym full body? Uważasz, że to znaczy, że... Ja zmarz... powiem... Czy tylko uważasz, że to jest dla początkujących? Bo Ja, ja na przykład nie, ja uważam, full... że dla zamasowanych. Full full body workout work dla osób, Osobiście, które trenują 2-3 razy w tygodniu mhm. i nie mają czasu na trening, więc oczywiście w skali tygodnia, powiedzmy, podczas tych trzech jednostek są w stanie zagrażać wszystkie mięśnie W pełni więc naprawdę bardzo spoko. Dla osób, które wracają po przerwie, ponieważ nawet ja będąc po przerwie, jakbym poszedł zrobić trening i zrobił na no, klatę, cztery ćwiczenia na plecy siedem ćwiczeń podczas jednej jednostki treningowej, po dwóch, trzech miesiącach bez treningu, tak naprawdę no, po dwóch, trzech ćwiczeniach już bym nie miał powera, tak. Więc to na początku jest naprawdę bardzo spoko. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które są osobami, które dopiero zaczynają z treningiem siłowym, czyli osoba, osoby, które zrobiły jedno ćwiczenie na klatkę piersiową i tak to klatkę będą czuły i ta klatka będzie zmęczona. Więc po prostu jedno ćwiczenie bądź dwa ćwiczenia podczas jednego dnia wystarczą w zupełności i jest to trening, jak powiedziałem wcześniej, na pewno dla osób, które nie mają jeszcze tej świadomości treningowej na takim poziomie, aby zrobić typowy split bądź typowy push pull -ex i zrobić bardzo ciężko każde ćwiczenie, pojedyncze ćwiczenie, rozumiesz? Więc o to o to, o to mi chodzi. Więc jest to według mnie dobre rozwiązanie dla amatorów, dobre rozwiązanie dla osób, które są zaawansowane, ale trenują 2-3 razy w tygodniu, bo nie mają po prostu czasu. I Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które wracają do treningu po, po przerwie. Tak, a ja jeszcze dodam to, że, że jakby wszystko zależy jakby od celu. Eee tego treningu. Więc, no mówię, jeżeli ktoś chce maksymalnie rozwinąć mięśnie, każdą część tego mięśnia, to oczywiście, że ten full body workout nie jest najlepszym wyjściem. Natomiast jeżeli mówimy o globalnym rośnięciu i tak to, dalej, to naprawdę polecam, ale... Nie w taki sposób, jak znajdujecie na, no na właśnie, internecie, tak, że tam po jednej ćwiczeniu na każdą grupę, bo to jest oczywiście nos. Pamiętajcie że też, że jeżeli trenujecie różne grupy mięśniowe, to te mięśnie też będą pracowały pośrednio przy innych ruchach. Dlatego mhm. Ja powiedziałem, że robię to trzy ćwiczenia, ale na przykład jeżeli robię wyciskanie, powiedzenie, sztangi na skośnej ławce, to już jest to ćwiczenie, które można powiedzieć w pewnym stopniu będzie pracowała nie tylko klatka, ale również przedni akton barków i tricepsy. tricepsy. Tak. Jak będę robił jakieś, nie wiem, na drążku, albo jakieś wiosłowanie, to również poza najszerszym, poza czworobotnym, pracuje biceps, tył barków, więc tak trzeba na to patrzeć, nie? więc jeżeli na przykład robię jedno, jedno ćwiczenie na plecy, a dodatkowo jeszcze robię jedno ćwiczenie na biceps, jeszcze jedno ćwiczenie na tył barków i jedno ćwiczenie na kaptury, no to ten trening mi się strasznie mocno, tak, tak powiem... Tak, trzeba właśnie pamiętać o tym, że tak mocno rozłożony trening oczywiście jest fajny, jest przyjemny psychicznie i tak dalej, natomiast jeśli mówimy o efektach, po prostu na samym początku może one będą, ale później organizm mi wyrobi z tą regeneracją i niestety... Ja, ja to jeszcze na przykład też wrzucę tam dwa słowa. Wiele moich klientów się dziwi, że ja na przykład polecam ogólnie mało trenować. Znaczy w sensie takim, że moje plany treningowe nie są bardzo rozbudowane. Ja znowu wspomnę Pawła Kowalskiego, jak do mnie też przyjechał, jak się poznaliśmy, to on robił bardzo dużo ćwiczeń. Natomiast my tam zrobiliśmy po dwa, trzy na grupę i on mówił, że to jest niemożliwe, że w ten sposób, żeby trenować. I nagle się okazało, że robił największy progres, największy przyrost masy mięśniowej zrobił przy takim tak, ograniczonym ograniczeniu, tak, ale on jest, tak jak mówiliśmy też kiedyś, on jest ciężko trenujący, on ma tą świadomość tego, tego ruchu. No, zrobił i, powiedzmy dwie, dwie, tak dwie, serie, dwie serie na wiosowaniu, to te dwie serie były tak. dwiema seriami. No nie? Tak, dokładnie, jak... 200 kilo na, na, tak. na no to wiadomo, że to nie można go porównywać do gościa, który zrobi sobie wiosowanie 50, zrobi sobie sztangielką, tak. 20, wyciąg. A on to... ja na większy postęp też notowałem, kiedy byłem najcięższy, tak naprawdę, więc ten postęp powinien być mniejszy. Natomiast kiedy byłem najcięższy i kiedy ta objętość była można powiedzieć taka względnie niska, ale te wszystkie serie były seriami roboczymi, seriami takimi do upadku i były to serie bardzo mocno wykonane dobrze technicznie to był upadek naprawdę i techniczny i generalnie jeśli mowa o, 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 o obciążeniu, co nie? Więc jestem w stanie zrozumieć, że osoby bardziej zaawansowane, z większą świadomością są w stanie lepiej progresować. W refregule są w le, stanie lepiej progresować, aniżeli osoby, które mają tych mięśni mniej, bo to jest naprawdę, naprawdę możliwe. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Ale trzeba za... jeszcze dwa słowa powiedzieć, że pamiętacie że oczywiście, że ta objętość treningowa, e, która daje nam, można powiedzieć, takim najlepszym, takim e, driverem, że tak powiem, hipertrofii, e, również. Nie dla każdego jest taka sama, czyli można Oczywiście. powiedzieć, że warto się bawić tą objętością i znaleźć jakby tą taką optymalną dla siebie. Nie to, nie to, że, szukać to, że, to, że dla prostu... niego 5 serii na przykład na klatę w tygodniu jest wystarczające, nie znaczy, że dla Was. I no, nie bo... szukajcie po prostu rozwiązania takiej złotej, to, to, złotej pigułki, że trzeba zrobić tyle tak, i tyle. To, to tak nie działa. Trzeba sprawdzić jeden system treningowy na sobie, trzeba sprawdzić system treningowy numer dwa. Radek pewnie przez 15-20 lat treningów sprawdzał różne tak. systemy treningowe i dopiero później stwierdził, co jest najlepsze. Ja tak samo no, stop sprawdzam, co jest najlepsze no i to tyle i tak naprawdę pamiętajcie ale reasumując im trenujecie część y, ciężej po prostu, tym teoretycznie ta objętość może być mniejsza y, i trenujcie po prostu ciężko jeżeli będziecie dawać sobie siebie naprawdę dłużej ten trening naprawdę będzie ciężki to te efekty też będą naprawdę bardzo dobre słuchajcie bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj zapraszamy Was na kolejne nasze materiały oczywiście zostawcie łapkę w górę dzwoneczek zostawcie komentarz dajcie znać w komentarzach co chcecie zobaczyć na kolejnym materiale bardzo dziękujemy za dzisiaj do zobaczenia hejka pozdrowienia